Witamy, witamy ponownie. Telewizja Smal wita. Przedstawiamy dzisiaj Scholę. Przede wszystkim mamy pierwsze pytanie do koordynatora Scholi. Grzesiek, powiedz nam, jak Twoja rola wygląda na Smalu? Jakie są Twoje funkcje przede wszystkim? Dbanie o całość tak naprawdę. Mam na szczęście wspaniałych współpracowników z zespołu Chwalmy Pana na Spontana, którzy mi pomagają. Każdy odpowiada za coś. Paulina siedząca obok mnie odpowiada za głosy wysokie, Ania za głosy niskie, Wojtek za koordynację muzyków, ja czuwam nad całością. Rozsyłam SMS-y członkom Scholi, gdzie się widzimy, za ile, przypominam, dziękuję za każdy dzień, proszę i tak dalej. No oprócz tego jest kupę pracy tak naprawdę przed Smalem i po stronie mojej, ale przede wszystkim po stronie muzyków, którzy no już długi czas przed Smalem rozpisywali wszystkie chwyty, nuty, wszystko, żeby było na ostatni guzik dopięte już na Smal. Super, naprawdę widać tego efekty, wszystko pięknie śpiewacie, pięknie to widać, pięknie brzmicie naprawdę, więc dziękujemy bardzo. Teraz zapytam Paulinę, jak wygląda dzień, taki zawsze codzienny dzień z życia Scholi? Nasze dni wyglądają zazwyczaj tak samo, czyli wstajemy rano, Grzesiek rozsyła, tak jak wcześniej mówił, SMS do całej Scholi z przypomnieniem, gdzie i kiedy się spotykamy. Po już tym całym zebraniu w ustalonym miejscu idziemy na miejsce próby. Zazwyczaj są to salki u sióstr salezjanek, czasami gdzieś tutaj salki w pobliżu przy kościele, czy nawet ze sceną czasami. I ćwiczymy repertuar. Grzesiek nam podaje pieśni, które będziemy tego dnia śpiewać. I razem z Anią i z chłopakami staramy się jakoś je zaaranżować, podzielić dziewczyny na głosy, dziewczyny i chłopaków. Podzielić ich na głosy. Próbujemy złączyć to wszystko w jedną całość i próbujemy. Tak. Jasne. Czyli dużo prób po prostu. Pewnie dużo prób i będzie długie godziny. Tak, z przerwami na jedzenie. Czasami zdarza się, że zostajemy też na konferencjach, chociaż zazwyczaj jest tyle materiału, tyle rzeczy do zrobienia, że jednak musimy sobie je odpuścić i poświęcić ten czas na wspólne próby. Czyli inaczej. Jest tak, że członkowie Scholi zostają na konferencjach. My najczęściej jako koordynatorzy jesteśmy na pierwszej połowie, a potem idziemy przygotować salę do próby, żeby mieć chociaż godzinę tej próby, bo później jest obiad, czy msza, czy jeszcze jakiś inny punkt programu i po prostu gdybyśmy byli tam do końca, no to nie byłoby jak spróbować nawet tej godziny. Jasne, czyli musicie po prostu wybierać też te elementy, na których możecie być, bo też musicie się przygotowywać, prawda, bacznie, bo no często jakby śpiewacie i musicie być do tego przygotowani i przygotowanie musicie mieć miejsce. No dzisiaj na przykład wszyscy przyszli na 8 rano na mszę, a my tak naprawdę swoje życie zaczęliśmy od budzika na godzinę 5:30 i o 7 już śpiewaliśmy, więc no nie jest to łatwe często, no ale tak. Bardzo sympatyczne. No rozumiemy, no na pewno to nie jest takie łatwe, ale pewnie przynosi owoce i pewnie też się zgraliście już bardzo i cieszycie się tym czasem, mimo tego, że macie tak mało snu i też niewiele odpoczynku. Okej, no to dziękuję bardzo. I kolejnym pytaniem też jest tak jakby do początku przejdźmy też z Scholi, jakby jaki jest nabór? Co trzeba zrobić, żeby się dostać do Scholi w ogóle? Nabór do Scholi wygląda tak, że Grzesiek, zazwyczaj jest to Grzesiek, dodaje post na smalową grupę lub na właśnie stronie Smalu jest ogłoszenie, że jest nabór do Scholi. Podany jest konkretny termin, wymagania, mail, na który trzeba wysłać swoje jedno nagranie. I w tym roku właśnie zdecydowaliśmy się na tą formę jednak elektroniczną, ponieważ w tamtym roku mieliśmy przesłuchania, ale to bardzo się rozwlekło w czasie, było niezbyt precyzyjne i zdecydowaliśmy się na tą formę elektroniczną. Dużo osób wysłało zgłoszenia. Ale to też pewnie pokazało zaangażowanie tych ludzi, jakby jak sami wysłali to pewnie też to swoje, jak to nazwać, co wysłali swoje przesłuchanie. Nagrania. Tak. Nagranie, o, wysłali swoje nagranie, to też jest inaczej, bo sami jakby to stworzyli, sami musieli do tego siąść, zrobić to, prawda? I pewnie też pokazało właśnie to, że chcieli to zrobić tak naprawdę. Tak, były takie osoby, które na przykład pisały, co trzeba zrobić, żeby być w Scholi. Ja odpisywałem, że trzeba wysłać nagranie i na tym kontakt się kończył. Więc tak naprawdę mamy w Scholi te osoby, które rzeczywiście pokazały, że im zależy. I to jest też tak, że nie jest wiadomo,
zawsze tak, że każdy śpiewa idealnie, nie popełnia żadnych błędów, bo wszyscy popełniają błędy i ci, co najlepiej śpiewają, też popełniają błędy i czasem o czymś zapomną, czasem przysną, tak, i nie wejdą, kiedy trzeba. Ale no nie na tym polega, żeby brać wszystkich, którzy są idealni, tylko na tym właśnie, żeby pracować. Więc mamy też takie osoby, które może do solowego śpiewania nie byłyby stworzone, stresowałyby się i tak dalej, do jakichś solówek, ale w grupie czują się bardzo dobrze, śpiewają, klaszczą, tańczą i jest ekstra. No jasne. Każdy ma swoje pewne inne umiejętności, prawda? I każdy coś innego może z siebie dać. Jasne. A jeszcze chciałabym zapytać o to, jak właśnie tworzył się hymn też, bo też jest jakby związany z tematyką, hasłem też i jakby tytułem hymnu jest Uwolnij się. I właśnie jak ten hymn był tworzony, co jest źródłem tego hymnu? Zawsze jak piszemy hymny, to jest tak, że najpierw ja tworzę tekst, potem albo chłopaki, albo razem tworzymy muzykę. W tym roku tworzyliśmy to razem zespołowo. Sam tekst, ja zacząłem nad nim myśleć w marcu, a już taki definitywny był w czerwcu, więc trochę to trwa. To jest też tak, że mi coś wejdzie do głowy, zapisuję sobie do zeszytu. W tym roku zebrałem prawie taki zeszyt tych zapisek. To jest szukanie w Piśmie Świętym, co może się przydać. Wychodziliśmy oczywiście od hasła, czyli od uwolnij się, więc różnych cytatów z uwolnieniem szukałem, które gdzieś tam by mnie zainspirowały do tego dalej dopisywania tego tekstu. Często jest tak, że się jedzie na przykład samochodem, raptem wpada jakaś myśl, nie mam gdzie zapisać, więc szybko naciskam nagrywanie na telefonie, gdzieś tam sobie coś zanucę, czy coś powiem do tego telefonu, potem przepiszę do zeszytu i tak to powstaje. Tegoroczny hymn jest praktycznie w całości oparty na Piśmie Świętym. Tutaj mam taki swój niezbędnik, porównanie właśnie hymnu z cytatami z Pisma Świętego. Znajdziecie to w internecie już niebawem. Będziecie sobie mogli poczytać. Jest Apokalipsa, jest Ewangelia, jedna, druga, trzecia, psalmy, Księga Przysłów i tak naprawdę do wszystkiego jest odniesienie. Są wersy, które są w słowo takie jak w Piśmie Świętym. I jasne, o to chodziło. Jasne, to piękne. Pokazuje też, że non-stop jakby myślisz o smalu też, nie? Non-stop jakby masz inspirację, mówisz, że w samochodzie, tutaj gdzieś pójdziesz, tutaj jesteś i pokazuje też twoje naprawdę wielkie zaangażowanie w to dzieło. I to jest piękne, to widać, że to w kościele słychać na scenie, słychać po prostu wasze piękne śpiew, wasze piękne solówki, naprawdę nas inspirujecie, nas umacniacie i Schola naprawdę pomaga i jest bardzo, bardzo, bardzo widoczna. Jest ta siła, moc, energia i dziękuję wam za to bardzo. I dziękuję za ten wywiad. Do zobaczenia w następnym odcinku. Uwolnij się do nieba, ręce wznieś.